W dzisiejszym filmie opowiem Wam o trzech quizach od marki Taktik. Jak widzicie, różnią się one zarówno wielkością, jak i stopniem zaawansowania. Te dwa przeznaczone są dla grupy wiekowej 8+, ten dla grupy wiekowej 12+. Zacznijmy od największego quizu wszystkie państwa świata. W zestawie mamy planszę w formie puzli, którą musimy złożyć. Mamy karty państw, z jednej strony jest flaga, a z drugiej strony są pytania quizowe. Mamy 6 kolorów pionków i każdy gracz przed rozpoczęciem rozgrywki wybiera jeden kolor i bierze 6 pionków w tym kolorze. Gra przeznaczona jest dla co najmniej 2, maksymalnie 6 graczy. Tak wygląda rozłożona plansza. Jest bardzo duża. Na środku jest mapa, dookoła są miejsca na karty. Losowo układamy 28 kart flagami do góry na 28 miejscach na planszy. Każdy gracz ustawia jeden ze swoich pionków na polu startowym. Pierwszy gracz wybiera kartę. Zauważcie, że każda karta ma strzałkę skierowaną ku górze. Pokazuje nam ona sposób trzymania karty. Jest ona tutaj po to, byśmy na flagi nie patrzyli do góry nogami. No dobra, pokażę Wam, jak wygląda ta karta z bliska. Pytanie numer 1. Jak nazywa się to państwo? Jeżeli gracz prawidłowo odgadnie na pytanie, kładzie jeden ze swoich pionków na mapie kontynentu, na którym znajduje się dane państwo. I teraz tak, pytanie w kolorze różowym jest pytaniem obowiązkowym, zadawanym jako pierwsze. Pytania na tle niebieskim i zielonym są pytaniami dodatkowo punktowanymi. Gracz może zdecydować się na odpowiedź na jedno z tych dwóch pytań. One są wybierane na podstawie koloru pola, na którym gracz stoi. Runda kończy się, gdy któryś z graczy będzie miał 5 pionków na mapie, czyli odpowie prawidłowo na pytania dotyczące 5 kontynentów. Nie dodałam jeszcze, że przy odpowiadaniu na to dodatkowe pytanie w przypadku złej odpowiedzi pionek cofamy o jedno pole do tyłu. Runda może zakończyć się również szybciej, jeżeli wszystkie karty flag zostaną odkryte. Gra numer 2. Zwierzęta świata. W zestawie mamy karty, planszę z kontynentami i przepiękny plakat ze zwierzętami świata z wyszczególnionymi wszystkimi kartami na odwrocie. Przed rozpoczęciem gry tasujemy karty i dzielimy je w zależności od ilości graczy, którzy siedzą przy stole, tworząc z nich 100 pytań o określonej ilości kart, od 40 w przypadku gry 2-3-osobowej do 60, gdy gra 6 graczy. Reszta kart tworzy stos punktacji. Ze stosu pytań każdemu graczowi rozdajemy po 4 karty, które umieszcza w specjalnie przygotowanych do tego przegródkach. Reszta kart ze stosu pytań jest odkładana osobno, absolutnie nie możemy pomieszać ich z kartami w stosie punktacji, która wygląda w ten sposób, że wybieramy dowolne zwierzę, oczywiście najlepiej takie, które kojarzymy, z planszy dowolnego gracza. Gracz, do którego ta karta należy, bierze ją do ręki. Ja muszę oczywiście najpierw podać nazwę tego zwierzęcia, jeżeli nie wiem, muszę strzelać. Myślę, że jest to wydra. I teraz tak czy inaczej muszę Wam pokazać, co się znajduje na odwrocie, ponieważ nie ma mi tutaj kto przeczytać tych pytań. Jest to wydra, więc ta karta wędruje już do mnie, ale zanim ta karta powędruje do mnie, próbuję odpowiedzieć na pytanie, które się tutaj znajduje i zdobyć dodatkowy punkt. Jak widzicie, pogrubiona odpowiedź jest odpowiedzią poprawną. Ja bym w tym wypadku nie znała odpowiedzi na to pytanie, więc dostałabym tylko tę jedną kartę wydry i muszę ją dopasować do któregoś z kontynentów. No tutaj już było pokazane, na którym kontynencie ta wydra występuje. Jest ona w Azji, jest ona w Europie i w Afryce. Również tutaj w tych kółeczkach to widzimy.
położę sobie może tutaj przy, albo może przy Europie tę wydrę. W trakcie gry, gdy będę zdobywać kolejne karty, ja mogę przesuwać te zwierzęta po mojej planszy, pod moją planszą właściwie. Wygrywa osoba, która ma najwięcej poprawnie przyporządkowanych kart do kontynentu. I quiz numer 3, OMG świata. Przeznaczony jest on dla grupy wiekowej 12+, i w środku znajdziemy karty. Przed rozpoczęciem oczywiście tasujemy wszystkie karty, wyciągając wcześniej z talii kartę zakrywającą. Bierzemy 4 karty z potasowanego stosu, kładziemy je na środku stołu, tak by każdy z graczy mógł je zobaczyć. Pierwszy z graczy wskazuje wybraną przez siebie kartę ze 4 odkrytych i każdy próbuje odgadnąć, w którym państwie zjawisko z wybranej przez gracza karty pojawiło się po raz pierwszy. Odpowiedź zapisuje. Powiedzmy, że gracz zdecydował się na tę kartę. Musimy zakryć jej dolny fragment, tak aby nie sprawdzić odpowiedzi na pytanie, które tutaj jest, bo ono właśnie tutaj w dolnej części karty się znajduje. Widzimy, że są to stuletnie jaja i państwo jest zaznaczone na mapie, są to Chiny. Aha, my oczywiście próbujemy też rozpoznać to zjawisko i też zapisać jego nazwę na karcie, bo za to również możemy zdobyć punkt. Po przeczytaniu pytania, może pokażę Wam je troszeczkę bliżej, żebyście mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Tak wygląda pytanie. Ciekawa jestem, czy znacie odpowiedź na to pytanie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Mówi się, że tradycja jedzenia stuletnich jaj rozpoczęła się od przypadkowego odkrycia jaj pozostawionych w basenie. Od jak dawna trwa ta tradycja? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ale każdy gracz musi odpowiedzieć na to pytanie, zapisując A, B, C lub D na kartce. I gdy już zapiszemy, wtedy odkrywamy kartę i sprawdzamy. Poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Czyli od 600 lat. I mamy tutaj na dole również fakt zanotowany. Przysmak ten przygotowywany jest zazwyczaj przez moczenie jaj w mieszaninie liści herbaty, wapnia palonego, soli i popiołu przez 7 do 9 miesięcy, nie przez 100 lat. Przyznam, że nie brzmi to zbyt smacznie. Jaja też nie wyglądają najlepiej. I tak się kończy tura numer 1. Zbieramy wszystkie karty i wykładamy 4 nowe. Ależ tutaj piękny, bajkowy klimat się trafił. Jestem bardzo ciekawa, cóż to takiego, więc może odkryję przed Wami tę tajemnicę. Zobaczcie, jest to jaskinia w Tajlandii i mamy tutaj pytanie. W 1890 roku w jaskini został wzniesiony niewielki pawilon. Dla kogo został on zbudowany? I tutaj 4 odpowiedzi i odpowiedź poprawna jest na samym dole. Fakt, według legendy jaskinia została odkryta 200 lat temu, kiedy to lokalny władca został zmuszony do opuszczenia statku i szukania schronienia właśnie w tym miejscu. Muszę przyznać, że wcale nie jest to łatwa gra i faktycznie grając w nią co chwilę mamy takie OMG, co to w ogóle jest. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy quiz z tej trójki, ale zarazem najbardziej emocjonujący, bo odkrywamy dzięki niemu wiele naprawdę niezwykłych nie tylko miejsc czy zjawisk, ale również zwierząt czy przedmiotów. 3 niesamowite, wciągające i porywające quizy, dzięki którym nasza wiedza zdecydowanie bardzo, ale to bardzo się wzbogaci. To świetna nauka poprzez zabawę, a więcej o quizach przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Koniecznie tam zajrzyjcie.